Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w 16 odcinku opowieści o Esme. Tak, mały komunikat na sam początek. Mianowicie właśnie nagrywam rozpoczęcie gry jeszcze raz, znaczy rozpoczęcie, fragment gry jeszcze raz. Na pewno na internecie pojawiły się już moje publikacje wspomnień. No niestety komputer się zwiesił, zwiesił się całe Simsy, Fraps i nagrania szlak trafił. Niestety. Od czego zacznę? Zacznę od tego, że mamy dzień wypoczynku, więc dzisiaj udamy się na jakieś na pewno spotkanie. Znaczy spotkanie, może na randkę się wybierzemy. Wcześniej Noa postara się zająć trochę zwierzakami, bo widzę, że tutaj jest mały problem, jeżeli chodzi o zwierzeczki. To znaczy tak, Dolar może zjeść i położyć się spać. Szaman jest na razie względnie dobry. Aha, oczywiście nasza droga Apple nie radzi sobie. Łaj. W związku z tym napijemy się i coś zjemy, a potem ktoś do ciebie przyjdzie, żeby cię wyczyścić. To znaczy pewnie Noa. Tu mamy też smoka. Esme śpi po bodajże pracy poprzedniego dnia. Coś chciałam powiedzieć. Aha, kilka komunikatów. Domek na pewno znajdzie się na waszą prośbę wysłany na giełdzie wymiany. Link na pewno będzie w opisie. Tak, podejrzewam, że będzie to domek z rodziną. Także możecie go tam szukać i sobie ściągnąć rodzinę do gry, jeżeli macie na to ochotę. Co dalej? Ty jeszcze się zaspokajasz. Coś tu jest brudno. Aha, talerze. Mała prośba do Was. Dostałam kilka próśb o to, by dołączyć Was do moich znajomych. Jednak tego nie uczynię. Ponieważ wśród moich znajomych są ludzie, których znam naprawdę. Są to moi przyjaciele, moja rodzina, bądź osoby, z którymi gram od dłuższego czasu. Czyli ktoś, kto naprawdę mnie zna. No, rozmawiamy ze sobą, gramy razem i to wolałabym tego nie zmieniać póki co. Nie mówię, że to się nigdy nie zmieni. Może przyjdzie taki dzień, że naprawdę Was do siebie zaproszę wszystkich i będziemy razem bawić się Simsami i tak dalej. Natomiast nie w tej chwili. Tak, tu Noa bawi się ze smokiem. Rzuć runiczny urok. Wezwij przyjaciela. A może leć? A potem Apple sobie tutaj przyjdzie. Jak zje. Jej, ui! Latam, gadam, pełny serwis. Apple daleko jeszcze. Jak tam Esme wyspała się już? Esme za chwilę będzie wstawać, a może w sumie już wstać. Tak, wiem, że nie lubicie słońca, no ale co ja na to poradzę? Wstań i zjedz sobie resztki. A ty... Opieka, czyść kopyta. I szczotkuj. No, ktoś to musi zrobić, mój drogi.
Aha, gdybyś chciała go trącić nosem. O, zrobimy tak jeszcze. I potem wejdź do domu. Tak, to sprzątnij po sobie. O. Się znielubili. Dobra, to teraz zrobimy tak. Nieprzyjazne. Romantyczne. Flirtuj. Romantyczne. Pocałuj i zaproś na randkę. Szaman coś złapał. A cóż sam szaman złapał? Żuk. O nie, pająk. Okej. Okay. Jak tam samopoczucie szamana? No średnio, średnio. To damy się zwierzaczkowi wyspać. Ty... Oj. Niszczenie. Może nie niszczenie, może najpierw na dwór? Nie, na razie nie możesz. No to niszczenie. No. Okej, a konik, jak tam ćwiczenia chyba spadły? Najpierw te, a potem możesz iść tutaj i sobie potrenować. Sims 1? Jej, Sims 3. Jaka metamorfoza. No. Chciałabym, żeby wyskoczyli teraz na ten festiwal, tak jak to zrobiłam za pierwszym razem. Widzę, że tutaj kiepsko z pęcherzem i higieną, no ale jakoś sobie to zrekompensujemy, mam nadzieję. No i co z tą randką? Okej. Warbla, to też się cieszę. Skoro Warbla, to jedziemy. Gdzieś tak. Ile dobrze widzę? A nie, to czekamy na akceptację, bo wtedy będzie wybierz się z sympatią. Tak. Ty już? Chodź ten pęcherz zadowolić swój tutaj. O. Kotek się kładzie. To piesek sobie jeszcze popiszczy trochę. A potem też się zdrzemnie. A konik jak? Ćwiczenia rosną. No to dobrze. Trening podstawowy, trening jeździecki. Nie da się. Aha. Co my tu mamy za informacje? Tak, wziął się w garść. Super, chętnie spędzę z tobą trochę czasu. Co lubisz robić? No co, ty nie znacie się? Ja wiem, że ten ślub to był taki bardzo szybki, no ale... Mimo wszystko. Babsik! Kto by się nie przeziębił od takiego deszczu? Tak oto jesteśmy sobie na festiwalu. Czy ktoś tu ma jakieś... pływać w oceanie. Przenieść bitwę na balony z wadą. Aha, bo tu teraz jest ten myk, że on ma wszystkie sloty zajęte. No ale w sumie bitwę możemy zorganizować tutaj. Daję cię z tą, z Esme. Dlaczego nie mogę? Nie ma jej tu jeszcze? Aha.
Tak, proszę cię bardzo. Zobaczmy okolice w ogóle, co tu słychać. Jak ta okolica tu wygląda. A, bo na pewno zwróciliście uwagę, że przy poprzednim nagraniu zjawił się jednorożec i tak właśnie poluje, czy i tym razem się zjawi. Byłoby super. Bijcie się. Ciekawe, czy tu są jakieś toalety w ogóle. Tu jest jakiś budynek, czy... O, jest! Super. Będziesz mógł skorzystać z toalety. Bo tu użyj, proszę cię bardzo. Potem weźmiemy sobie udział w konkursie jedzenia hot dogów. Będę obserwować, bo powiem szczerze, nie pamiętam, gdzie ten jednorożec się zjawił. Wiem, że był przed 10:00, to na pewno. Oby przyszedł, był śliczny, zresztą widać na zdjęciu, no. A, mówisz najpierw konkurs, a potem skorzystasz? Co, będziecie oboje z jednego talerza jeść? Okej. Panie Noah, pan się może przesunie, co? Czy tak będziemy czekać? No już, już. Aha. Dobra. Ty potem byś sobie petardy jeszcze wypuściła, jak je znajdziesz znowu. Gdzieś tu stały wcześniej. A tu są. Dobra, bo wcisnę i znowu pójdzie, także chyba najpierw muszę przerobić ten konkurs. No. Let's go. Które wygra? Obstawiajcie. Szybkie obstawienie. Kto będzie pierwszy? Oj, chyba Noah. Jemu na pewno nie zaszkodzą. Skąd? Przecież on tylko soki plazma wypije. Aha. I dom jak łeb w łeb. O. No cóż. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o... konkurs i o festiwal. Ja sobie tutaj cofnę. Nie widzę jednorożca. Chyba, że się zjawił tym razem gdzieś indziej. No, chyba, że tym razem zjawi się o 22:00. Tu jest woda. Wtedy był fajnie, bo był niedaleko. I mogliśmy spokojnie do niego dojść. I zdążyliśmy się z nim zaprzyjaźnić. No i niestety nie zdążyliśmy go zaprosić do rodziny. Oj, to taki szczegół. No niestety nie widzę tu nigdzie. Strzelaj. Czekamy. Tak.
tęcza. Ślicznie wyszło. O, co to? Co to? Oj. Aha. Są te sparkle z tego. Już myślałam. No niestety. Oj. Nie będziemy robić kolejnego zdjęcia, ale poprosimy tutaj Noa, żeby podszedł. Romantyczne. Pogłaszcz po policzku. Spójrz w oczy. A potem wrócimy do domu. Oj. Czy to nie jest słodkie? Dobra, to teraz jeszcze ostatni luk na tego jednorożca. Trzeba by na pewno go tu nigdzie nie ma. Kurczę, no szkoda, naprawdę szkoda. Bo byliśmy już tak blisko, tak blisko. No niestety. Ale wiecie, ma to swoje dobre strony. Mianowicie, mamy pewność, że safe się nie zbagował i te jednorożce tu gdzieś chodzą. Także no mam nadzieję, że że to, co się stało z save'em, że to też go nie popsuło. No ale trzeba być dobrej myśli, prawda? A, wygrał tygodniowy zapas hot dogów, więc musimy go wsadzić do lodówki. Oni sobie wracają. Myślę, że ten cudowny dzień we dwoje, tak śmierdzący na, sobie jakoś ładnie zakończymy. Chociaż wiecie, to... Szmok. Ty pójdziesz skorzystać z toalety. A ty weźmiesz prysznic. Trzeba sprzątnąć. I potem się odprężysz i ty również. I ładnie jakoś zakończymy ten dzień dzisiejszy. Może nie do końca tak udany, jak powinien być, no ale... Tam kiciuś, kontakty spadły. A dolar co robi? Dolar idzie zjeść. Skorzystaj z toalety. Chyba cię nie wyprosi. No. Skocz na coś. Mierzi mnie, wiem, sorry. Ale kurczę. Tak naprawdę chciałam, żeby się udało. Co ty byś chciała? Pocałować Sima. Damy radę. Podmuchognianie. Bo to się źle kończy. Z fajerwerków. Kupić suszarkę. Też nie. Doczytajcie się tekstury. No. Takim tu zaraz romantycznie zakończymy. A ty co masz taki humor? Ojej. Brudne? Zaście trzeba wyczyścić. A mrzysty ten higieniator, czy jak on się nazywa?
byśmy kupili. Dobra. On też chyba na konie działa. Staraj się o dziecko. Jakiś przytul czy coś? Zapytaj o dzień. Przytulaj na łóżku. O. No jak tam w pracy? W pracy już prawie. Do awansu 82 dolary, więc myślę, że spokojnie zrobisz rzeźbę i wszystko się ułoży. Pocałuj. Obciskuj się. No i barabara. Och. Zaproponować Simce Esme Collins przemiana w wampira. Ciekawe, jakby to było, jakby była wampirem i czarownicą. Ciekawe. Buzi, buzi. A, miam, miam. Myślę, że to będzie dobra randka. Och. Super. Dobranoc, moi mili. No i nie przedłużając, widzimy się rano. No i widzieliśmy się rano. Właśnie wstało słońce. No, może nie tak właśnie, no ale na pewno Noa właśnie wstał. Dollar Collins, no jest coś interesującego, aż się boję. Biorąc pod uwagę, że jest to na czerwonym tle. Tak, zwierzaczki sobie trochę polują. Tak, papier. Skarabeusz, no proszę. Popsuł kibel, skóra węża. No okej. Okay. Skoro, tak? Dobra, co my tu mamy dalej? Zaciśnieć więzy z szamani dolar? No nie za dużo byś tego chciał? Ła, chciała. Marchewki. Kontakty. Dobra, to wypijesz i troszkę się z konikiem pobawisz. O ile konik będzie miał na to ochotę. Opieka. Szczotkuj. Uczucia. Daj obmachać dłoń. A on co chciał? Ciebie nie ma w opisie. Okej. Okay. Esme by chciała złapać zjawę. 100 sztuk. Pocałować na... To mi się też się da załatwić. Regał już masz. No, wstała. No to zjedz resztkę hamburgerów. Weź sobie sprzątnij. Potem weź prysznic. A rzuć zaklęcie. Podmuch lodu. Ciekawe co to daje. Ulepsz magicznie. Samoczynne czyszczenie. To mi się podoba. No no, na co czekasz? Rusz się na dwór. Szaman poprawił łowiectwo. Dobra, ja wiem, że chcesz się nauczyć wynalazczości. No, czy jakoś tak. Tylko, że na to na razie nie ma czasu. Jak tam? Ten tu z czymś walczy. Daj się wyczyścić, Apple. Żebyś tylko przestała śmierdzieć. Świnka morska.
Nie idę z tym twoim smrodkiem. O. Bardzo mnie to cieszy. Poklep po grzbiecie. I mów. Potem możesz iść kontynuować swoją rzeźbę. A ty jak tam? Sprzątanie najpierw. Wiem, że wampiry nie lubią słońca. Zaraz wrócisz. Boże, jak to wszystko idzie powoli. Od czego znowu tak? Odetkaj, aha, okej. Jak tam kicie? Kicie chce poprawić łowiectwo. Ten tu. Piła mechaniczna w ruch. Ksońska masakra piłą mechaniczną. Okej. Simowa masakra piłą mechaniczną. Skorzystaj z kuwety. No nie, drap. Użyj. Tu sobie podrap. I potem się prześpi. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam macie. A Apple chciała coś zrobić z dolarem. Co tu powąchać, tak? Przyjazne. Wąchaj. Przyjazne. Zaciśnij więzy. Możesz odetkać, jak ci czasu starczy. Czemu ty jesteś szaman taki przybity? Co mamy? Świnkę morską. Jej. Może nasze dzieci potem będą miały świnki. Prawić umiejętność łowiectwa. No da się zrobić w sumie. To jeszcze go weź obwąchaj. Oj. Wąchaj. Zjedz. Śpi. U, właśnie kuda. Jej, ja też chcę tak umieć. I samoczynne czyszczenie na wszystkie przedmioty w domu. Super. Też mnie to bardzo cieszy. Jak już odetkasz, to możesz z niego skorzystać. Podnieś umiejętność gotowania. W sumie też da się zrobić. Alchemii. Dajesz. No wszystkiego byś się chciał uczyć, nie przeginaj. Dobra, wrzucimy tapcast. Niech będzie gotowanie. Za chwilę będziesz miała zlecenia. Ty jesz i śpisz. Ty jesz i potem też śpisz. A ty co? Nie ma, zdrzemnij się. I zrób się. Jak ci idzie? Oj, to chyba będzie syrenka, tak coś mi się wydaje. No. Ciekawe, czy dostanie awans teraz. A tobie się nudzi. Już nie, powinnaś dostać zlecenia.
chyba za wcześnie to zrobiłam. Wykonuj zlecenie, którego nigdzie nie widzę, ale okej. Gdzie jesteś? Pokaż na się. Szkoda, że tu nie... A nie, chyba widać, ile mu zostało jeszcze do skończenia rzeźby. Tu też widać chyba, no nie? No. O Jezu, daje larmo, robi tą piłą. Nasza ulubiona muzyczka. Wypełnić zjawy. Jasne. Taki mamy sprzęcior teraz, że powinniśmy je wypędzić bez problemu, jak tylko je znajdziemy. Mam nadzieję, że się objawią tutaj, nie trzeba ich szukać. Są jedna. Nie mów do rośliny. Druga. Gdzie masz trzecią? O tu. Księżyc w pełni. No, skończył rzeźbić. Zarobił swoje 100 simoleonów. Ciekawe, ile warta jest rzeźba. 184. No, całkiem nieźle. Teraz skorzystasz z toalety, mój drogi. I makobrąk. Gdzie konik? Konik tu. Ty skorzystasz tylko z toalety i rzeźba. Dobra, dalej z lodu. Konik powinien iść pobiegać. Już i tak jest brudny. Trenuj. Pokaż na się. Mamy jeszcze zlecenie załatwić. Okej. O, dłubacz. Awans, który przyznała Rada Miasta Doliny Smoków. Dłubak to starożytny tytuł oznaczający młodego adepta sztuki rzeźbiarstwa. Wkrótce rozwiniesz swoje umiejętności, więc bierz się za dłuto, dłubaku. Super. Bardzo mnie to cieszy. Teraz gdzie jest drugie zlecenie? Tu. Ale to jest oświetlone wszystko. No, blisko domu. Proszę cię bardzo. Pokaż nam, co tam w domu słychać. Za tym, że byłeś w toalecie. Ty śpisz. Ty też śpisz. Kontakty spadły. Trzeba nad tym potem popracować. Egzorcyzm, mój obiekty, 5 sztuk. No to jest fajne, bo to przynajmniej widać, co się dzieje, wiecie? Jak je tylko znajdziemy gdzieś tutaj w domu. Już na dzień dobry mamy. Kibelek. Egzorcyzm mój. Proszę cię bardzo. Budka. Jajo znowu. Chcielibyśmy jajo, ale... Znowu będziemy kraść.
za dużo zwierząt. Będziemy mieli drugiego smoka, jak zostaniemy tylko wyłącznie z jednorożcem. To wtedy sobie możemy pozwolić na drugiego smoka. Kolejna zjawa. Patrzcie, jak szybko idzie. Tu jedno jeszcze. I ten ostatni musimy znaleźć gdzieś przedmiot. Jest chyba na górze. No to piętro wyżej. Fotelik. Proszę cię bardzo, moja droga. I jeszcze zaliczysz dostarczenie zjaw i już w ogóle będzie super. Cóż mi się tu wpisało? Prastary duch za 112. I co byś chciała? Wysłać kogoś na pojedynek zaklęć. Za ile to? 250. No niestety. My możemy ci włączyć tapcast. To na gotowaniu. I dostarczy zjawy. Dobra robota, wielkie dzięki. Ależ nie ma za co. Dobra. Dobrze widziałam, że tu gdzieś włamywacz miał być? Czy źle widziałam? No to ciekawe było. Doświadczenie. No nie wiem. Dobra, mimo wszystko możesz sobie zjeść coś. O nie ty. Już rozumiem. Ty miałeś coś ze sobą zrobić. No. Nie zwieszaj mi się. Sok plazmowo-pomarańczowy. I weź może kąpiel. O. A z ciekawości za 10 tysięcy punktów możemy coś kupić. Spostrzegawczy, cwaniak, odporny na upał. Oportunista, odporny na zimno, stalowy pęcherz, wspaniały kompan. Czempion każdej pogody, latający odkurzacz. Nie, a na co my tu żeśmy czekali na... Nieśmiertelny, o, na ten 30 tysięcy, okej. Okay. Ciekawe, czy dzisiaj się tu gdzieś jednorożec nie przypałętał? Tu nad wodą go nie ma. Pewnie nie. Bo to by było... O, jest! Nie wierzę! Może... Może by takiego? Nie. Dobra, po kolei. Tam ustawię z powrotem. On jest koło domu naszego. No nie wierzę, żeby tylko zadziałało. Ty weź sobie tą kąpiel, a ty wracaj szybko.
osmol te zjawy. I tu przyjedź. Szybko, jak tylko szybko się da. Tempo. Wiem, że jesteś głodna i w ogóle... O. I to ta sama chyba, bo oni tamta się nazywała. No. Byłoby cudownie, jakby nam się udało z nią zaprzyjaźnić. To może za drugim razem uda się ją jakoś zabrać do domu czy coś. Ej, przysmak. Wiem, że jesteś głodna, cicho. Nie umrzesz z głodu. Ty jesteś koniarzem, powinno ci dobrze pójść. Szaman coś złapał. Żółw malowany zachodni. No właśnie. Byś go... dopieścić trochę. Uczucia daj, obmachać dłoń. Opieka, szczotkuj. Oj. Uczucia. Daj przysmak. Nie, no co ty, nie wróć do domu. Cóż ja klikam? Tu inny konik sobie idzie, widzicie? No tu strębak! Gładź! Jej! Robimy postępy, nie jest źle. Masakra, no nie? Ilość tego. No. Obwąchuje mnie. Oj. Już jest czwarta. Dostaliśmy błogosławieństwo. Czy to znaczy, że zostaliśmy przyjaciółmi? Nie. Nie da rady go dzisiaj zaprosić. Już jest pół do piątej. A ona się o piątej rano się zmyje. Tu jeszcze jakiś zombie chyba nam wstaje.
No widzicie? Już ucieka. No niestety. No dobra, Esme, wracaj szybko do domu. Teraz musimy jakoś zająć się resztą. Pęcherz. No to nie załatwiłeś się w końcu? Umrzyj i śpi. Oj. Śpi. Ciusiaj. Potem zjesz. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Udało nam się zaprzyjaźnić z jednorożcem. No może nie do końca zaprzyjaźni, natomiast udało nam się z nim poznać w ogóle. Konik, tobie czego brakuje? Oczywiście głodu. Nie wiem, czemu on sam nie chce jeść. Ty zjedz. Nie szukaj zjaw. Jedz hamburgera. Ja tu posprzątam. Dobra, rozumiem, że muszę to na dwór wywalić. Ej. Jedz, idź spać. Ty się położysz, to na zaraz wstanie. Tak, błogosławieństwo jednorożca. Pełnić miski. No i jesteś najedzony. Przyjazne. Trąć nosem. Okej. No to... Wszyscy śpią, a przynajmniej ta dwójka. A my zobaczymy się, jak tylko Noa wstanie z łóżka. No tak, Noa właśnie wstaje. Udało mi się za punkty szczęścia życiowego od dolara zakupić higienator. W związku z czym za chwilę go wypróbują. Tak sobie myślę. Ale zauważyłam, że koń niestety nie ma prawa do niego, więc to jest tylko do zwierząt dla psa i kota. Muszę też trochę z smoczkiem podyskutować, bo on nam się tu tak zwiesił. Okej. Nakarm i baw się. I może Apple za chwilę wróci. Znalazł coś specjalnego. Ciekawe, co to jest. Fragment obiektu hydrant kamienny. Okej. Okay. Czekaj na szopa. To ci mogę zaznaczyć. Apple wróci do domu. No i no trudno, że nie złapałeś. I któż ma pchły? Zmęczony tresurą. Bieg z wiatrem. I znowu cuchniesz. Oj. Dobra. Myślę, że Esme już też powoli może wstawać. Nie ma spania. Koniec tego dobrego.
Użyjesz toalety i weźmiesz prysznic. Potem napełnisz miski. Ach, napełni obie, niech będzie. I możesz zająć się Ebo. Ile ci na to pozwoli? O, tarza się. Opieka. Cześć, kopyta. Szczotkuj. Dobra. Tak, zaraz się schowasz. Coś jest nie halo z naszym smokiem. O. Nakarmiła się. I teraz tu idzie do środka. No, gdzie masz Apple? Nie zdrzemnij się. Idź tutaj. To możesz się pobawić magią dla odmiany, bo tamto tego nie robiłaś. Okej, okay. A ty co? Może kontynuuj swoją rzeźbę. Kolorowe piórko. No trudno. Tak, wiemy, że nie lubią słońca. Esme tutaj opiekuje się swoją klaczą. Możesz w sumie... w sumie dostarczyć zjawę. Niech tam zwierzaczki. Hesz, proszę cię bardzo. Zjedz coś. Podrap. I potem tu śpi. Dolar. Dolar pójdzie się położyć. Bo nie. Zjedz. Pobaw się tu. A potem się połóż. O. Już tu ona jest w tej kanciapie. W starej szopie. Zobaczymy, sama ciekawa jestem, ile zarobi. 502. Dużo tego nie było. Ale skoro tam jesteś... Pokaż nam, gdzie to jest. Możesz tutaj oddać o ład nauce. Okej. I oddać sprzedaj zjawę. Okej. Ten z tą rzeźbą muszę. Za chwilę skończę. A ile tym razem do awansu brakuje? 198. No to ta jedna rzeźba nie wystarczy, myślę. O!
I tak będzie awans, patrzcie. Nie wierzę. Stworzył dobrą rzeźbę. Esme zarobiła. Gratulacje. No, otrzymuje nowy tytuł. Rozbijacz bloków. Rzeźba to twórca negatywny w tym sensie... Rzeźbiarz to twórca negatywny w tym sensie, że niszczy i odkrywa... Odrywa materię, aby odsłonić piękną wizję. Chwytaj za dłuto i stwórz podstawę swojej klienteli. Tylko czy można teraz zrobić... Nie, jeszcze nie można. Dobra. Pokaż, co by ci tu... pęcherz. To możesz skorzystać. I... wiesz co? Pobawić się może alchemią trochę. W sumie czemu nie? Zarobi 2,5 tysiąca za 3700. Okej. Okay. Więc na pewno będzie to. A to. Metalowa rzeźba. Stworzyć coś wartego. 250. No to prędzej. Ty możesz wrócić do domu. Wróć do domu. O, podaj obiad. Pogadaj obiad. Spaghetti z sosem warzywnym. W sumie czemu nie? Ja wiem, że tą rzeźbę z metalu potrzebujesz, ale na razie nie ma jej jak zrobić. Przestań. Tak, ty tu ucz się pilnie. Może znajdziesz ten eliksir dla swojej lubej. A jeszcze możesz na tych skrzypcach się nauczyć grać, no nie? Ale zabawa coś mu nie bardzo spada. Chyba przy rzeźbiarstwie też pasuje. Okej, on się dalej uczy. A, bo on chyba dopóki eliksiru nie znajdzie. Flakonik rozkoszy. W sumie możesz go przyrządzić, bo czemu by nie? Start. Przygotuj eliksir. Pewnie byś chciał, ale jest za mało warte. Flakonik rozkoszy, proszę cię bardzo. Miesiu, miesiu, miesiu. Praksa lasa. Róży we wróży. Ty gotujesz. Już będzie praksa lasa w twoim wydaniu. Tutaj o. Tu pokroimy. I do mieski. Miski też mieszu, mieszu. Mieszu, mieszu. Jej. Super. Myślę, że tyle, że na dniu dzisiejszym skończymy, żeby w miarę o godziwej porze poszli spać i niedzielę mogli całą się pobawić. Myślę, czy coś miałam wam jeszcze konkretnego przekazać. Aha, padło pytanie na temat dzieci. No dzieci będą, no tak. Kiedy będą, to jeszcze nie wiem. Myślę, że niebawem, ale chciałam najpierw wysłać ich na te studia jednak, bo padło wiele głosów za. Tylko teraz nie wiem, czy mam ich wysłać oboje naraz, czy każdego po kolei. I podeślijcie też propozycje, na jakie kierunki mieliby się udać. Czekam na wasze propozycje, co powinni studiować. Co tam dolar? Oj, pęcherz, tak? To proszę cię bardzo, mój drogi. Proszę. Ty nie szczekaj, tylko idź się załatwić. I śpi. Oj. No nie wyszło nam gotowanie. W związku z tym zrobisz jeszcze raz. Proszę cię bardzo, tego nawet nie bierz. No to aż strach. No wiem cię, czemu nie mogę tu do kosza wyrzucać tych rzeczy. Coś się znowu zbagowało. Ja tylko zrobię taki szybki myk.
sprzedać? Nie, nie można. Okej. Ja może to jest kwestia tego, że on jest w blacie postawiony. Do zmywarki. Tak też nie z tej strony. Dobra, znowu z nadwór z tym polecę. Proszę cię bardzo. Okej. A ty co masz takie mdłości? Po czym? Stacja alchemiczna. Zima w pobliżu łazienki. O. No mój drogi, to nieładnie, to nieładnie. Wypij sobie sok plazmowy. Weź prysznic. I może spróbujesz jutro spożyć ten eliksir, który uważyłeś. Jest nadzieja, że się nie otrujesz. A nie, ona wybuchła chyba. W każdym razie się nie udało przygotować eliksiru. Esme przypaliła posiłek, tak to wiemy. Tym razem do tego nie dopuści, mam nadzieję. Proszę, jak ładnie. Możesz od razu zjeść. Zapakuję to za ciebie do lodówki. Jej! Ty zmęczony. No to do łazieneczki i spać. A ty jeszcze sprawdzisz, czy gdzieś tu nie ma jednorożca w pobliżu. To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe, no ale... A nóż! Skoro i tak się zjawił, i tak się zjawił. Ale to jest fakt, widzicie, że pojawił się u nas przy tym zbiorniku wodnym. No, dziś nie ma. Mimo to, stosunki z nim mamy całkiem niezłe. Prawie, że jesteśmy przyjaciółmi. Więc gdyby następnym razem udało go się odpowiednio w porę spotkać, to może będziemy mogli zrobić jakiś myk i będziemy mogli w końcu się z tym jednorożcem dogadać. Coś nam zmywarka się zbagowała. Tak jakby trochę. Tego talerza oczywiście też nie wrzucimy do kosza. Nie wiem, na co mi ten kosz tutaj. No hej! Zmywarko, gdzie jesteś? Nie mam pytań. Centralnie, nie ma zmywarki. Widzieliście takie coś? Sok plazmowy. Dawaj no ten sok. No, super. Zmywarka nam się wcięła. Nie kuchenka, zmywarki do naczyń. To była chyba ta. No, o jest. A jednak. Zrobimy tak. To posprzątaj. Tu skorzystaj. Tam jeszcze zwierzaczki sprawdzimy. Uj, kontakty. Dodamy Esmę. Go wyszczotkuje. Przytuli. I pogładzi. No, ty dopiero zasnąłeś, czy nie śpisz? Śpi. Dobra.
Tempo. To naprawdę ten kosz tam nie działa. Muszę coś z nim zrobić, bo skoro oni tutaj łażą, może jest z nim coś nie halo. Aha, jest pełny. Ulepsz magicznie. Lepsze ugniatanie. No. Pójdą trochę wcześniej spać. Do drugiej. Rzecz względna, no cóż. Także dajcie znać, na jakie to kierunki mam ich posłać i w jakim... jak powinni... czy powinni jechać razem, czy osobno? Dobra, może nie rób tego już dzisiaj. Oj. Tylko połóż się spać. Przypominam też o blogu. O Lanie Winter. Zapraszam do oglądania, do czytania. To jest fotostory stworzone przeze mnie. Z małą, znaczy z małą, z domieszką pomysłów mojej przyjaciółki. Tak. Ci sobie tu smacznie śpią. Ty możesz przyjść podrapać. Także zapraszam Was serdecznie do czytania. Oczywiście jak zwykle link znajdzie się w opisie. Tak samo link do domku na giełdzie wymiany. No i na dzisiaj to chyba wszystko. No, mam nadzieję, że nie prześpią całej niedzieli, tylko wstaną w miarę wcześniej i będą mieli jeszcze coś z weekendu. Może jakiś wspólny wypad gdzieś na miasto. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za to, że byliście ze mną. No i do zobaczenia w następnym odcinku. See ya!